No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Show 2 Total War Kampania Toku Gawę jak zwykle. No i mamy bitwę w dość takiej niezłej pipidówie, Musashi, gdzie mamy mały zamek i całkiem taką konkretną armię już przeciwnika, nastawioną raczej na szturmy. Więc zobaczymy, jest szansa, żeby ubić mu daimyo, jest szansa, żeby ubić mu brata daimyo, jest szansa, żeby ubić mu generała i jest szansa, żeby ubić aż 8 oddziałów samuraj z katanami, jednym z najlepszych oddziałów w grze. Paradoksalnie oni są w zasadzie jednostką, która może być wykorzystywana do tak zwanego endgame'u, śmiało. To jest zapchaj dziura, mogąca po prostu zbierać nasze strzały. No a my mamy głównie jednostki Ashigaru ze wsparciem Naginat. Naginaty w starciu z samurajami z katanami prawdopodobnie by wygrały w starciu 1 na 1, ale nie jeżeli mają chyba ulepszone pancerze i ulepszone miecze. My mamy ulepszone ataki, więc starć 1 na 1 na legendarnym poziomie trudności zapewne przegrają, więc będzie potrzebne, ale to będzie też cenne wsparcie z uwagi na to, że możemy robić Muriari. Dobra, dość mojego biadolenia, słuchajcie, zacznijmy. Mapa jest malutka, tak naprawdę ta zamkowa, więc będziemy musieli się tu jakoś tak ściśnić, więc się ściśnić i starać się wykorzystać tych naszych Ashigaru do jak najbardziej optymalnego rozwiązania ataku w formie dystansowej. Więc na razie oczywiście na murach, później wycofujemy, jakoś tak komasujemy, żeby mogli strzelać dalej, ale nie będzie można też wpuścić dużej ilości tych samurai, bo to może się okazać takim miejscem przełomowym, gdzie po prostu przerżniemy troszeczkę tą bitwę. Więc ja tak się średnio do tego nastawiam, jeżeli idzie o, wiecie, efekt końcowy tej bitwy. Rozstawienie jesteśmy w miarę dobrze, więc ja bym tutaj niczego nie ruszał, co najwyżej zrobię sobie taki myk, żeby trochę sobie już tutaj zacząć ustawiać tych. A może nawet nie, może troszeczkę grubiej ich ustawimy w ten sposób. Tych ustawimy gdzieś w ten sposób. Nie wiem jak tutaj będą, wiecie, wbiegać, bo też może się okazać, że będą chcieli biegać z tej strony. A dobra, pierwszy i drugi. Teraz wy mniej więcej tak. To bym powiedział, że jeszcze też bliżej bym was ustawił. Tylko może być grubsza formacja. Ci tak samo. Myślę, że tu będziemy ustawiać już grubsze. Gdzie wy jesteście w ogóle? Bo znowu mi się nie podsiewa. Tutaj jesteście, dobra. Więc tak, tu jest optymalnie. Przy bramie też nie będzie ich wiele trzeba, żeby bronili. O, dobra, to zrobimy sobie, słuchajcie, taki myk, że tu ustawimy kolejny oddział w ten sposób. No tu będzie najtrudniej bronić, niestety, bo mamy ten cholerne blokowanie się naszego, no nie wiem, oddziału, czy jakkolwiek miałbym to nazwać. Nie przepadam za takimi rzeczami, naprawdę nie przepadam. Ale no dobrze, no tu przy okazji pocieszmy się tym, że jest też jakiś zwał drewna, który będzie blokował wszystkim przejście. No i mamy, słuchajcie, chyba każdego Ashigaru rozlokowanego. Weźmy sobie jeszcze tych, tutaj na ten sposób. I mamy jeszcze jeden oddział, a przepraszam bardzo, tych Ashigaru z łukami. No dobrze, to ustawcie się z tej strony. Ewentualnie można by, o właśnie, przepraszam bardzo, czy wy jesteście, zajmujecie już tą bramę? Tak, zajęliście bramę, zajęli bram, zajęli most i drugą bramę, czy jako tak. Co my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze jedno oddział Ashigaru, słuchajcie, z łukami, fajnie. Ja ich sobie ustawię na razie gdzieś tutaj, żeby ewentualnie też mogli strzelać z tej pozycji, jeżeli nie, to wtedy ich wycofam i będę starał się ostrzeliwać czymś innym. I o dziwo nie mamy świty samurajskiej w tym zamku. I to jest takie zastanawiające. Dobra, no i dowódca, słuchajcie, fajnie może ogarnąć większość jednostek, ale tak czy siak, no będzie trzeba się tutaj mocno chyba nagimnastykować. Boję się, że będą chodzić też z tej strony i tutaj będę musiał wysłać naginaty do walki. No dobra, rozpoczynamy, słuchajcie, bitwę i zobaczmy, z której strony przeciwnik nadciąga największą liczbą. Co to jest? Samuraj katanami, katanami, katanami. No i oczywiście, że z tej strony musi z tej strony iść, tak? Co mamy z tej strony? Samuraj z katanami, katana i samuraje z Yari, więc tu będą szturmować, okej. Okay. Z tej strony natomiast samuraj z katanami i z katanami, czyli co? Tutaj nadciągają łuki. Tego co by wyglądało. Samuraj łucznicy, Ashigaru, samuraje łucznicy, samuraj łucznicy, samuraje z łuczniki, samuraje z Yari. O, to będzie najprostsze w takim razie do obrony tutaj. No dobra. To będzie najcięższe. Tutaj. Świetnie. Ja sobie od razu mogę tutaj zrobić Muriari. Tu sobie rozstawić troszeczkę dokładniej. Myślę, że w ten sposób. Muriari. I jak tylko wejdą w zasięg, no to oczywiście zaczynamy, słuchajcie, ostrzał płonącymi strzałami. Pięknie.
Nie jestem pewien, czy z tej strony będzie nam potrzebne też aż tyle tych Ashigaru. Ja ich sobie na razie przemieszczę, słuchajcie, tutaj. Żeby było wsparcie z tej drugiej strony również. Czy wy już możecie strzelać? Bardzo mi się podoba, że dość dużo obrażeń tutaj zadamy, zanim wejdą na mury. To jest bardzo dobra informacja. Okej, i tu robimy... No właśnie, tu będzie cholera, tak, że oni tu duże straty nam zadadzą przy tych uczniów nieszczęsnych. Dobra, wy się stąd od razu zabieracie. Pięknie. A wy tworzycie mury Yari. Wy tak samo, mury Yari. Pięknie, mury Yari. Wszędzie się tylko da. Wy podobnie, do tyłu i do tyłu. Wy też, do tyłu. Super. A tu w zasadzie możemy się ustawić na tej bramie i przemieścić, słuchajcie, bardziej na lewo, żeby strzelali, świetnie. Z tej strony jeszcze możemy się bronić, fajnie. I widzę, że... Więc tak, tutaj łuczników za bardzo nie będziemy potrzebować, przerzucamy ich, słuchajcie, na tą stronę. Zdecydowanie, tu mają stać wszyscy, że będą bronić tej pozycji. Wy natomiast też Muriari i teraz wyciągamy tych i przerzucamy ich sobie na tą stronę. Jak tylko się da, to po prostu używamy ich. Prześlę tutaj jeden oddział Nagina do pomocy na tej flance. I dam rozkaz tym do zachęty. Pięknie. Też najpierw rozstawcie tak, najpierw się rozstawcie tak. Czy z tej strony wchodzą? No tak, powiedzmy umiarkowanie. Więc drugi oddział Nagina prawdopodobnie gdzieś do tej, na tą stronę. A dwa kolejne gdzieś tutaj i przestawimy sobie naszego dowódcę troszeczkę w inną stronę. Żeby można było kontrolować, wiecie, napływ wojsk przeciwnika. A przede wszystkim jego tutaj ostrzał. Super, przy okazji druga i tutaj. Tak samo strzały, dziękuję. Oj, jednak z tej strony będą nadciągać. No dobra, to my sobie od razu dajmy w ten sposób, świetnie. Nie sądziłem, że będą wchodzić również z tej strony. I może drugi oddział w takim razie tutaj do pomocy. Pięknie. No i te naginaty tak samo, do pomocy im tam. Mam nadzieję, że ich odeprzemy. Dobra, ci Ashigaru. W zasadzie nie Ashigaru, tylko używamy naginat do walki. No i z tej strony już troszeczkę nas wyżynają i to mnie martwi. Więc tu im pomożemy. Możemy zacząć ostrzeliwać tak samo. Pięknie. Czy wy strzelacie w cokolwiek? Przepraszam bardzo. Jezu! Naprawdę? A wy też nie strzelacie w nic? Bo po co, nie? Przecież to taki strzelanie to takie mainstreamowe jest. Okej, okay, z tej strony troszeczkę wygrywamy, ale będzie trzeba przerzucić wojska na drugą stronę. Podjadę tutaj, zrobię przegrupowanie. Jak najszybciej. Myślę, że będziemy tego potrzebować za chwilę. Pięknie. Wsparcie dowódcy. No i to, co mi się liczy najbardziej, czyli po prostu tutaj strzelamy. Pięknie. Wy ostrzeliwujcie tam. Tak samo tutaj. No i tu nas przerżnęli. Najgorsze jest to. Okej, zrobimy małą szarżę. Będziemy robić szarżę i do tyłu, szarżę i do tyłu. Pięknie. Do tyłu. Tych dwóch w takim razie na tą stronę. I ostrzelać ich tam. Pięknie. No to są niestety właśnie ale samuraje z tymi nieszczęsnymi. O! Pięknie, dobra. Ta szarża przyniosła efekt. Bardzo fajnie. No to w takim razie jak z tej strony, słuchajcie, mamy zwycięstwo, to my od razu na tą stronę. I tutaj na drugą stronę. Tutaj do pomocy im. Świetnie. Pięknie. Strzelać w to miejsce. Wystrzelacie tu. Wystrzelacie tu. Musimy pamiętać, że my cały czas, słuchajcie, bronimy się za pomocą w zasadzie Ashigaru. To nie jest tak, takie proste. I tak, wy tu. I wy tu. Możecie nawet troszeczkę szybciej tam podejść. Wspaniale. I wy tak samo. Dobra, wystrzelacie tu. Dopiero teraz Muri Yari. I w zasadzie podobna sytuacja w tym miejscu.
I też Muriari. Świetnie. O, i widzę, że będą jednak wracać. Okej, okay. No dobra, to my możemy zrobić szarż na nich. Nie będzie duży problem. Tam jest 86. Przygotujmy się do szarży. Ci łucznicy tak samo na tył. Będą strzelać w nich. Zrobimy tak. Tyle jednostek powinno wytrzymać. Pięknie, szarża. Super. Jeden oddział jeszcze łuczników z tej strony. No i mają ich zasypać strzałami. Dobra. Jest na tyle mało, że już powinien dać radę sobie. Twarde bydlaki. Dobra. Pojedziemy inaczej. I pomoże mi tu wygrać. Bo nie wiem, czy z tej strony jeszcze ktoś będzie mi wracać z jakimiś nieprzyjaciółmi, czy co powie. Dobrze, wygraliśmy, fajnie. Z tej strony tak samo. Wystrzelać w takim razie tam. Wy też w tą stronę. A wy to już dobijcie ich, jeżeli możecie. Dobra, teraz. Chciałbym, żeby tych łuczników Ashigaru mi sprzątnąć. Świetnie. Tutaj ci łucznicy mogą już zacząć nawet atakować wręcz. Wy po prostu strzelajcie i przerzucimy generała na tą stronę i teraz dalej. Jak tu się dzieje? O Boże, co to za przecięcie, bo brzydkie jest. O, dobra, strzelać tam. Wy do pomocy. Do pomocy. Świetnie. No i to może tych Ashigaru właśnie myśmy teraz, słuchajcie, urżnęli. Pięknie. Wyprowadzimy generała. Niech zabijają teraz tego generała. W zasadzie to i tak nie mają za bardzo szans już tego odeprzeć. Mamy bardzo ładne straty, znaczy mamy bardzo ładne zadane straty, ale też odniesione. Dobra, i teraz byłoby bardzo dobrze zabić na przykład jego, słuchajcie, daimyo. To jest najważniejsze aktualnie. Chyba bym się nawet wstrzymał już z atakami łuczników. Ich już nie szaleją. Teraz postaram się to zrobić po prostu optymalnie, ale z użyciem tych jednostek na generała. The men are fatigued, my lord, and some must rest. No, zabijmy daimyo. Tutaj szkoda, że nie ma powiadomień dotyczących właśnie generałów przeciwnika. Teraz nie... Their general has fallen. To bardzo dobrze. Dobra, tych samurai z katanami tam uciekają. A mi się wydaje, że w zasadzie zabiliśmy chyba już większość, także jego generałów. No nie widzę przynajmniej już żadnych czerwonych, wiecie, wskaźników czy cokolwiek. Ale jak sami widzicie, no samuraje z katanami potrafią zaboleć nawet już sensowną armię. Z naginatami. Ktoś mi napisał jeszcze komentarz, że czemu nie trzymasz kilka oddziałów Ashigarów, kilka oddziałów łuczników, bo są w stanie odeprzeć nawet całą armię. Nie są. Tego trzeba być naprawdę dużo, żeby odeprzeć, zwłaszcza w małym zamku. Bez generała. Bardzo ciężkie. Praktycznie niewykonalne. Jeżeli powiedzmy, jeżeli przeciwnik ma samurai, no to powodzenia, powiedzmy, taką obroną. Naprawdę. No dobra, słuchajcie, całą armię żeśmy rozbili. Fajnie. To go naprawdę osłabi, bo nasza północna armia wtedy będzie mogła już zrobić kontrofensywę. A tutaj doślemy posiłki. Ja tylko się zastanawiam, co Hattori będzie tutaj kombinował, bo ten wypowiedzian wojny przez Hattori też nas pewnie niestety narazi na nieprzewidywane okoliczności. A to jest z dupy, że on mnie widzi. Po prostu. Próba aresztowania. Generał awansował. Próba sabotażu. Gdzie? Rosną niepokoje. Za chwilę się tym zajmiemy. Atak nasz morski szlak handlowy.
aż tak wiele dziwnych rzeczy tu się nie wydarzyło, więc zobaczmy przede wszystkim, gdzie mamy... Dobra, tu są niezadowoleni, okej. Okay. Tu możemy już włączyć podatki. Choć dalej jest na minus 2. I pytanie, czy ja bym w stanie, był cię w stanie aresztować? 80% szans na wróg osądzony i stracony. Super, traci Metsukę i Metsukę nam awansował już na białego. Wyższy poziom, świetnie. Szans na śmierć podczas zamachu, podczas nadzorowania armii, nadzorowania miast. Bierzemy to sobie i wiecie co, moglibyśmy tutaj dać sobie punkt w nadzorowanie w ten sposób. Do nadzorowania miast, dzięki czemu będzie miał bardzo tutaj duże bonusy. Teraz ten ninja niech się przeniesie do Echu. Echigo. No i Echigo jest stosunkowo niebronione. Teoretycznie mógłbym całą tą armię stąd zabrać dalej. Tylko że pewnie będą niezadowoleni, bo są niepokoje religijne. Zatem... No nie wiem, ja tutaj na pewno muszę zbudować twierdzę. Musiałbym zbudować twierdzę jeszcze w tym miejscu, żeby zrobić tych kapłanów nieszczęsnych. Przy okazji zwerbujmy tutaj. Może być Metsukę. No i przydałoby się jeszcze z jeden oddział Ashigaru do pomocy. Ten Metsukę zajmie miejsce w tym miejscu. Zajmie miejsce w tym miejscu. A czy ten Metsukę obejmie tutaj Hide jako docelowe. Potrzebuję dwóch tur, więc może... O Jezu, już nie chciałem, to nie, znowu kliknąłem i nie, słuchajcie, nie wcelowałem. Bo chciałem tutaj kliknąć, żeby on się zatrzymał i później byśmy w dwie tury doszli i tak, i tak. Co możemy tutaj zrobić? Możemy przejąć w takim razie tą prowincję. Czy jestem w stanie wyciągnąć wszystkich? Teoretycznie jestem w stanie. Plus 5. No mamy ten honor daimyo bardzo wysoki, więc można by próbować przejąć tą opcję. Zrobić nam takiego gangbanga. I teraz tak, Sagami, moi drodzy. Sagami na razie nic nie jestem w stanie werbować. Shimono, Tsukę... Przerzućmy tam dwa oddziały łuczników. Shimosa, nie Shimono, Tsukę. Dobra, Shimosa jest zajęta. Dobra, Hojo to mój wasal, więc na tej turze będziemy mogli w zasadzie wykorzystać. Jak tam teraz z zadowoleniem? Już jest trochę lepiej, fajnie. No i pytanie za 100 punktów. Co my robimy w tym miejscu? Bo trzeba byłoby tego ninja. Spróbujmy go aresztować. 57% szans. Ninja to jest po prostu jakiś zajebisty, więc mam nadzieję, że się uda. Nieudane aresztowanie oczywiście. 46% szans. No już dwa razy, słuchaj, unikasz tego, więc... Osądzony i stracony. Dziękuję ci serdecznie. Bardzo groźny ninja. Dobrze, że go wyeliminowaliśmy. Po zmiemu też się nie udała próba sabotażu na tak wysokim poziomie. W sumie... aż byłem zdziwiony. Dobra. Owar jest. Tutaj tak samo. Nie mamy łuczników w Mino. I... gdzieś tu jeszcze powinien być jakiś ninja albo kogokolwiek. Dobra, dajmy... Gdzie moi agenci? Pierwszy jest tu. A, tu jesteś. Dobrze. To ja w takim razie chcę koniecznie cię na ten teren wysłać. Będziemy sabotować sobie, słuchajcie, teren przy Omi. Ale bardziej interesuje mnie to, żeby widzieć, co się dzieje. Z... dojo łuczników. Nie, ja chcę po prostu... Słuchaj, ty sobie tu stój. Ty sobie tu stój i się nie przejmuj resztą. Mówię, a mógłbym zaatakować Omi. Ej, to nie byłoby głupie. Tylko się wtedy odsłoni trochę na kiba... Zaklęcie rabinistyczne przy 6 poziomu. Odsłoniłby się trochę na Kidabatake. Może Kidabatake chciałby sojusz? Nie do przyjęcia. Szkoda. Miyoshi? Umowa handlowa? Niebo śmierdzisz śledzie. Ile Hattori ma prowincji? Ma tu i tu i tu generalnie większość wojska, więc teoretycznie to Omi mógłbym zająć. Ich prowincję ojczystą Ige tak samo. Kyoto jest już należące do Shoguna. Widzisz, że to bardzo tak fajnie wygląda. Serio fajnie wygląda, nie? Tylko, że mamy całą armię Shigaru. Czy ja się mogę tu jeszcze dalej przerzucić? Nie, ale zajęcie na przykład Iga i Omi. Dwie kolejne prowincje. Sweet. Bardzo sweet. Hattori z kimś jeszcze bije. Tylko z nami.
No to niekoniecznie. Niekoniecznie wiecie dlaczego? Choć w zasadzie może i koniecznie. Bo w OMI byłoby mi się trochę łatwiej bronić. Może tutaj zrezygnuję z twierdzy na rzecz dodatkowych oddziałów. Zastanawiam się po prostu, gdzie oni bardziej realnie mogliby przypuścić atak. Dobra, to twierdza Veczu na razie, to jest poroniony pomysł. To odpuszczę. Słuchajcie, w Sagami zrobimy sobie... Mógłbym spelunkę zrobić, żeby trochę więcej pieniędzy mieć. Tutaj mógłbym też spelunkę zrobić. Byłyby dwie spelunki. A tutaj targ. Czyli dwie spelunki dałoby mi... Albo możemy też spelunkę, będzie zadowolenie. Targ daje plus 5 do rozwoju. Aktualnie możemy zwerbować też dodatkowe oddziały. Bo mamy, słuchajcie, jeszcze plus 2 doświadczenia dla werbowanych jednostek Ashigaru przez jedną turę. By się chyba bardziej opłacało. Zróbmy tak. I zwerbujmy Metsukę. Nie, zwerbujmy ninja. Zwerbuję ninja. I jeszcze mogę jeden oddział zwerbować. To będzie oddział zwerbowany tu. Albo tu. Żeby troszeczkę tutaj sobie nadbudować tego zaufania. Jak tam z zadowoleniem? Jest w miarę. Technologie? Na czym pracujemy teraz? A, 13 tur. Plus 20 to 100 sztuk dyplomatycznych. Zupełnie nie wiem, czy to mi się przyda do czegokolwiek. Właśnie, kurczę, zastanawiam się, czy może nie przerzucić tego... Bo i tak mam wszystko na czerwono. Co mi da to plus 20, skoro mamy jakieś minus 150? Więc... Słuchajcie, ja sobie... Przepraszam. Ja sobie opracuję wierność generałów. Ale tylko dlatego, żeby mieć tutaj plus 2% do rodowej stawki podatku i plus 1 do zadowolenia w całym rodzie. Tylko po to. Czy ja kogoś jeszcze nie przesunąłem z agentów? Nie. Armię. Tu jest w miarę. Ci muszą się regenerować. A, przy okazji generał nam awansował chyba. No właśnie, masz czwartą rangę, ale zobaczcie, lojalność ponad wszystko, super. Plus 5 do celności dla samuraja z łukami dowodzonych przez tego człowieka. Nie masz samuraja z łukami. Plus 7% do zasięgu ruchu jednostek pod jego dowództwem na mapie kampanii. Dobre, bierzemy. Teraz weźmiemy sobie stań i walcz. Plus 3 do ataku wręcz dla całej piechoty pod jego dowództwem. Ziup. Pięknie. To robimy. No i chyba mogę... Zobaczmy jak Datę wygląda. Dalej jest potężny. Jezu, jedna armia rozbita, on dalej potężny. Albo ma jakąś zajebistą flotę, albo faktycznie ma jeszcze ze 4 armie pewnie. Ja się tak spodziewam, bo za chwilę tutaj przyjdzie pewnie jeszcze jedna armia i ja będę musiał się wycofać, słuchajcie, do Sagami. Ja to tak widzę. Dlatego chcę pociągnąć szeroko jakby tą całą ofensywę. No i co, i mój tutaj... O, nie udało mi się, świetnie. Ale to, że Hodge na przykład nie chce dołączyć do wojny przeciwko nam, potrafi być irytujące. Ja się teraz zastanawiam, jakim cudem on mnie tu widzi w ogóle? Jak? Dobrze mu się to nie udało. No i mamy ten atak, o którym mówiłem. O! Nienawidzę tej gry. Próba aresztowania w dwóch miejscach, nawet sabotaż. Gdzie? Próba omamienia. Rostą niepokoje w Echu, w Hidzie. Dobra, Echu i Hida jest tutaj. Atak na morski szlak handlowy. Otrzymujesz misję, dokonaj zamachu. Twój cel to Katoka Nurimoto.
O, arigato gozaimasu. To jest ten dziad. Dobra. Mhm. To możemy próbować aresztować go. Zróbmy tak. Przynajmniej to nie kosztuje nic. Nas. Dobrze, ja tutaj nie wyciągnąłem, wiecie co, wojska, bo byłby ząg. Co, nie... A, nie doszedł do niego, dobra. Aresztuj tego, jeżeli się uda, byłoby cudownie. Osądzony i stracony, bardzo fajnie. Metsuka awansował, kolejny biały. Super. Plus jeden do przebiegu podczas nadzorowania miast, podczas nadzorowania... Plus... To dokładnie to samo. To dwa... A, armii i miast, okej. Okay. Weźmiemy tak i rozdajmy ci umiejętności. Prawdopodobnie damy ci do tego aresztowania trochę więcej, bo widzę, że się przydaje to zwalczanie. Teraz Jezus Maria, co tu idzie do mnie? Źli ludzie, co to idzie? Coś tu szło. Widziałem przecież. Okej. Okay. Dobra, coś tu widziałem, ale już tego nie widzę. Więc jestem zasmucony. Dlatego wiecie co, mino to ewentualnie pierdzielić. Możemy zrobić tak, że weźmiemy sobie ten generał i tego generała tutaj, bo wolałbym owarii, żeby było mocniejsze, mocniej bronione. Choć oni wiem, że ruszą na mino w pierwszej kolejności, ale jeżeli się kryją gdzieś w tym miejscu, no to ja za chwilę będę miał problem. Ile tu mam jednostek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 oddziałów, słuchajcie, może zostawimy już to sobie w takim razie tak jak jest. Ta twierdza byłaby się przydała, gdyby tam się dokończyła. No i mamy tutaj wreszcie jakieś tam dodatkowe jednostki, fajnie. To teraz tak, tutaj zróbmy sobie spelunkę tak jak chciałem. Tu zrobimy spelunkę, tu zrobimy targ i tu zrobimy nic, ale mogę dowerbować, w zasadzie tu bym chciał dowerbować właśnie jeden kolejny oddział, świetnie. No i mamy ninja, świetnie, dobra. To idziemy tym ninjom gdzieś na te tereny, żeby zobaczyć, co tam się będzie kryło. I przy okazji, nie będziemy jeszcze wchodzić, słuchajcie, na tą prowincję. Tu niestety troszeczkę... O! Nie, słuchajcie, jest szansa, że dotrzemy... Przesuń się. Że dotrzemy i ta prowincja będzie nasza, bo ja generałem ją po prostu przejmę. Świetnie. I to zrobię, słuchajcie, już poza kamerą, bo chcę wykorzystać łuczników i się tutaj jak najszybciej osiedlić. Więc wrócę to za chwilę. Dobra, jestem. Wiecie co, wydaje mi się, że całkiem przypadkowo, ale zapomniało mi się użyć płonących strzał przy bitwie otwierającej ten odcinek. Zapomniałem, że mam ją już opracowaną, więc byłyby mniejsze straty niż pierwotnie. No ale dobra, wygraliśmy bez płonących strzał, więc nie było... Nie było tam wielkiego problemu, ale przynajmniej mam teraz pokojową okupację, super, i ci są w stanie się regenerować, a my mamy odsłoniętą tutaj całą tą przestrzeń, świetnie. No i teraz pytanie, czy w następnej turze dalibyśmy radę tutaj przyjąć prawdopodobnie Kozukę, ewentualnie wyjść może całą tą armią, słuchajcie. No tu trzeba byłoby ich jeszcze troszkę zregenerować. Więc mamy nową prowincję, cieszę się z tego powodu, mam tylko nadzieję, że tutaj tym Kozukę on nie wyskoczy mi z czymś, co będzie mi za chwilę boleć. Ale tak, wyjdziecie do Hidy, to już powinno być dobre nastawienie, tak jest, fajnie. I tutaj powinniśmy mieć też już dobre nastawienie. Nie, dalej jest niestety niedobre nastawienie i będzie nam to prawdopodobnie rosnąć, bo Iko-Iki się tu wzmacnia. Nawet nie jestem pewien, czy ja tego targu, słuchajcie, nie usunę. Targ mnie boli. Owszem, boli mnie usunięcie tego, ale ja potrzebuję tutaj świątyni buddyjskiej, niestety. Prawdopodobnie w tym miejscu też, ale lepiej byłoby zainwestować w coś innego i to nie jestem w stanie tego naprawić. Dobra, cztery żywności jest na razie ok. To mnie zastanawia, co tu się będzie jeszcze działo. Mamy nasi agenci wykorzystani, fajnie. Zobaczmy, czy jeszcze kogoś powinienem przestawić, przesunąć. Tu mamy jeszcze jednego, którego nie użyłem, super. I niegłupim pomysłem było, wiecie co, zerknąć sobie, o właśnie, tutaj na południe pójdziemy. Zobaczymy, czy Kozukę i cała ta prowincja jest w jakikolwiek sposób broniona. Nie jest. Jest! Dobra. Czyli mamy tutaj zwykłych Ashigaru, to będą Ashigaru kontra Ashigaru. Fajnie. Ja się nie obrażę za to i tutaj moglibyśmy za chwilę też zaatakować. Tylko potrzebuję po prostu więcej żołnierzy, więcej ludzi, żeby to pociągnąć. Ale dobra, jak się połączymy, powiedzmy, ta armia połączy się z tą, to już będzie zdecydowanie lepiej. Nie wiem, czy widzicie, ale ja nawet jeszcze z niej zacząłem werbować żadnych, słuchajcie, samurai z mieczami. Po prostu nas na to nie stać na tym poziomie.
I to jest możliwe, jak grać na przykład Czasokabe albo Shimazu, to tak, możecie się w to bawić. Tutaj kurczę, to nierealne na razie to jest. Okej, zobaczmy, co mamy dalej. Datę nadal jest potężny. Atori, a może jednak? Jest nie do przyjęcia. Z kim my jeszcze? Honma. Może Honma? Oni mają tam na tej wyspie kopalnię złota i to by było cudowne do przyjęcia, ale szansa jest raczej nikła. Szkoda, że datę im nie wypowiedział tam wojny jakiejś konkretnej. Dobra. Mają posiłki, my nie mamy generała w tamtym miejscu. I teraz Hattori. No i co zrobi nieszczęsny Hattori? Dobra, znowu będzie mi blokował handel. Gdzie tracę prawie 600 na tym, niestety. Próba aresztowania. I sabotaż. Coś mi tu niszczy rzeczy. Blokada portu z Shimazu. Rosną niepokoje w Echigo. Z tym sobie poradzimy akurat. Atak na morski szlak handlowy. Potęga Rogdu. Ród rośnie w siły, mój panie, a wsparcie do naszej sprawy jest przez cały czas ogromne. Wielu poddanych wstąpiło w szeregi naszej armii w nadziei, że pomogą ci osiągnąć wielkość. Świetnie. Plus jeden miejsc do werbunku we wszystkich prowincjach. To jest zajebiste. Super. No i co tu mamy? Bo przede wszystkim mi tutaj ciągle coś psują. Róbmy sobie tak. Trochę pieniędzy już wydaliśmy, ale tej tury, moi drodzy, już sobie nie będziemy teraz robić. I widzę, że chyba się Hattori wycofało. To dobrze, bo w Mino mamy już twierdzę w takim razie i będzie można to sobie ulepszyć. Nie jestem pewien, czy ja tutaj nie zrobię, słuchajcie, miotaczy bomb, żeby sobie wesprzeć troszeczkę o tych obrońców. Ewentualnie na pewno będzie trzeba zrobić więcej Ashigaru ze wszystkim. No cóż, ale teraz podziękuję wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za wszystko. Zapraszam do polajkowania, zostawienia komentarza i zapraszam też do Patronite'a. Jeżeli możecie wesprzeć kanał, no to zachęcam i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy to robią, a także nowemu patronowi, który doszedł i był już wyświetlony na początkowych napisach. Dzięki serdeczne jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa!